Dzień dobry Państwu. Tematem mojego wykładu będzie dziedzictwo edukacyjne Wojciecha Weissa. Postanowiłem to dziedzictwo akademickie podzielić na takie trzy płaszczyzny, mianowicie Wojciech Weiss jako student Szkoły Sztuk Pięknych, Wojciech Weiss jako profesor Akademii i wreszcie Wojciech Weiss jako rektor. Warto też wspomnieć, że Wojciech Weiss właściwie od najmłodszych lat myślał o tym, że będzie artystą. Jego pragnieniem było studiowanie w Szkole Sztuk Pięknych, której nauczał Matejko. Nawet wspominał, że chciałem tylko być malarzem, nawet w pacierzu modliłem się, żeby być tak sławnym jak Matejko Grodger Siemiracki. Fascynowały przyszłego artystę monumentalne płótna, które miał możliwość podziwiać na wystawach w Lwowie, gdyż ojciec wykupywał coroczne akcje Towarzystwa Sztuk Pięknych, które upoważniały do bezpłatnego wejścia na wystawę. I rzeczywiście, jak Weiss wspomina, jak tylko mogłem się wyrwać ze szkoły, szedłem na wystawę, co za rozkosz, zapach werniksów i farb. Cieszył się bardzo, że z końcem stycznia ma przyjechać do Krakowa. Co za dzika radość, będę w bliskości Matejki. Rzeczywiście w 1890 roku rodzina Weissa przenosi się do podkrakowskiego Płaszowa. Wtedy to właśnie rozpoczyna młody Weiss kontynuację nauki w Gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, ale również zaczyna myśleć o tym, aby uczęszczać na wieczorne lekcje rysunku do krakowskiej szkoły sztuk pięknych. I z końcem stycznia, kiedy rzeczywiście rodzina pojawia się w Krakowie, od razu rozpoczyna on starania o przyjęcie do szkoły sztuk pięknych. Nawet poradzono jemu, aby skontaktował się i pokazał swoje rysunki profesorowi Cynkowi, ówczesnemu profesorowi rysunku szkoły sztuk pięknych, który obejrzał, pochwalił, raczył kończyć gimnazjum i uczęszczać jako nadzwyczajny uczeń właśnie na wieczorne rysunki do Szkoły Sztuk Pięknych. Pojawienie się Weissa na kursach rysunku szczegółowo opisał Leon Kowalski i tu zacytuję: na wieczornych rysunkach aktu profesorowie zmieniali się co tydzień. Pewnego tygodnia pełnił dyżur profesor Cynk. Korekta jego była stateczna, klasyczna, tchnąca historią, gdyż jako satelita Matejki malował też historyczne obrazy. Zatrzymał się podczas korekty przy jednym z uczniów. Po chwili oglądania jego rysunku wziął ten rysunek i pokazując go nam powiedział: to nie do wiary, proszę panów, profesor Cynk nie wymieniał litery R. To chłopak, który nie uczył się systematycznie jak panowie, a takie w krótkim czasie porobił postępy. Nie do uwierzenia. Ja to muszę pokazać mistrzowi. Nie poszło to nam w smak, byliśmy już po trosze zarażeni zazdrością i krytyką malarską i do tego, jak go nazwał profesor chłopaka, czuliśmy pewien żal. On nie był nawet uczniem naszej szkoły, jak my, pracujący w sztuce po parę lat. Młodszy od nas, podobno gimnazjalista z klasy piątej, przychodził tylko na wieczorne rysunki nocą gdzieś z podgórza Płaszowa. Siadywał milcząco, skromnie na skraju półkolistej ławki, rysując niezmiennie Antka lub tego drugiego modela z Ludwinowa. Kończył, wsiąkał z powrotem w tą ciemną noc jesienną, wędrując na piechotę do swojego dalekiego Płaszowa. Poruszenie było ogólne. Pytano po cichu, co znaczy, jak się nazywa. Ktoś powiedział Weiss. Tymczasem Cynk powrócił od dyrektora, jakiś wzruszony. Proszę pana, panie Weiss, niech pan jutro pozwoli do pana dyrektora. Dyrektor chce pana widzieć. Bielutki chłopaczek, milczący, poczerwieniał jak zwykle po skończonych wieczornych rysunkach, zniknął w ciemnościach nocy. Za parę lat Weiss był już, proszę państwa, wcielony do szkoły jako uczeń. Mając zaledwie 16 lat w roku 1891, artysta rozpoczyna studia w Szkole Sztuk Pięknych. Ówczesna Szkoła Sztuk Pięknych miała pewną tradycję szkoły Dawida, której podstawą był solidny klasyczny rysunek, oczywiście prócz nauki rysunku i malarstwa. Uczniowie przechodzili również edukację z przedmiotów uzupełniających, które miały wykształcić przyszłego artystę. Z listów Wojciecha Weissa dowiadujemy się, iż studiował on również rzeźbę. Uczęszczam, wspominał, na rzeźbę, ponieważ to jest potrzebne do lepszego poznania kształtu figury ludzkiej. To jest przedmiot obowiązkowy w szkole, więc muszę chodzić. Lecz to się później może przydać. Obecnie rzeźbę, płaskorzeźbę Chrystusa Pana. W dalszej części donosi on o nauce budowy ciała. Anatomii uczy dr Gabryszewski. Obecnie opisuje kościotrupy. Jak będzie wykładał o mięśniach, to będziemy chodzić do prosektorium. Kto chce, to chodzi na klinikę i przygląda się operacji jakiegoś nieboszczyka. Również są wykłady perspektywy historii sztuki. W jednym ze szkicowników Wojciecha Weissa zachowało się, proszę państwa, bardzo wiele precyzyjnych rysunków mięśni, poszczególnych części ciała z bardzo często dokładnym nazewnictwem medycznym.
We wspomnieniach artysty przetrwały również szczegółowe opisy typów profesorskich oraz na przykład metod nauczania. Uczęszczałem do profesora Jabłońskiego, wspomina Weiss. Rysowaliśmy na kartonach naturalnej wielkości rzeźby greckie. Korekta profesora często była taka. Laską pokazując mięśnie mówił wzgórek, przejście wzgórek. Przeszedłem na trzeci rok rysunków do profesora Łuszczkiewicza, dyrektor muzeum, historyk sztuki, znakomity pedagog. Matejko był jeszcze jego uczniem. Miał przezwisko Smok. Baliśmy się go i lubili. W jego szkole dużo można było się nauczyć. Ja wiele skorzystałem. Nawet dziś pamiętam, co mówił o zwrotach i nachyleniu głowy, o budowie nosa. Ruch powinien być tak narysowany, żeby wyrażał to, co zamierzono. Na przykład stawał przy ścianie, odwracał się do nas tyłem, trzymał ręce przy rozporze i pytał, co ja teraz robię? Pan profesor szczy. No widzisz. Po czym poznałeś? Po ruchu. Wymagał on oczywiście bardzo sumiennego studiowania i podobną opinię o Łuszczkiewiczu spotykamy również w relacjach innych uczniów. I zacytuję. Jako kierownik kursu rysunków z natury był bardzo wymagający i rzadko który z jego uczniów po jednym roku nauki mógł pójść wyżej, a wadą w sposobie jego nauczania było to, że siedział z uczniami bite 3-4 godziny dziennie, despotycznie kierując każdym pociągnięciem kredki czy węgla. Będąc obdarzonym temperamentem i wielką, niespożytą energią, przytłumiał i onieśmielał delikatniejszych chłopców, to też choć uczył dobrze i był dbały o swoich uczniów, nie wszyscy go lubili, ale bali go się wszyscy. Łuszczkiewicz zasłynął, proszę Państwa, również jako organizator naukowych wycieczek po zabytkach Małopolski, w których uczestniczył także młody Weiss, utrwalając bardzo często na kartkach swoich szkicowników fragmenty elewacji, fragmenty kapiteli gotyckich, ścielnic, elementów wystrojów kościołów. Z korespondencji dowiadujemy się także o wycieczce do opactwa cystersów w mogile. Idziemy z panem Łuszczkiewiczem do mogiły, wspomina Weiss, gdyż tam jest kościół w stylu romańskim. Będziemy rysowali różne części z kościoła, ponieważ wychodzi opis tego kościoła, więc potrzebują rysunku. Mówiąc, proszę Państwa, o Akademii, wcześniejszej Szkole Sztuk Pięknych, późniejszej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, nie sposób nie wspomnieć o Janie Matejce, oczywiście, który był jakby tutaj wśród grona profesorów obdarzony chyba najwyższym szacunkiem. Mimo, że praktycznie patrząc na jego działalność, możemy powiedzieć, że ze względu na to, że był ogromnie pochłonięty malowaniem swoich ogromnych, monumentalnych kompozycji, bardzo mało angażował się w sprawy dydaktyki. Niemniej był on osobą bardzo znaczącą i tak jak wspomniałem, o ogromnym szacunku właśnie wśród i pracowników, jak i wśród studentów Szkoły Sztuk Pięknych. Leon Kowalski wspomina mistrza Matejkę. Mistrza się prawie nigdy nie widziało, ale czuło, że on jak korona na wieży mariackiej gdzieś tam na górze był i zdobił naszą szkołę, jak i nadawał sens całemu istnieniu tej instytucji. O mistrzu mówiło się szeptem, jakby się obawiano, aby nie posłyszał lub żeby nie zamącić nierozsądnym słowem lub głośnym stąpaniem po schodach jego wielkiego spokoju. Podobny obraz dyrektora patronującego uczelni zachował Wojciech Weiss. Sprawami uczelni nie zajmował się, unikał uczniów, wchodził do pracowni oddzielną bramą od ulicy Basztowej. Widzieliśmy go tylko 2 razy do roku przy oglądaniu prac szkolnych. W drugim roku studiów na wystawie szkolnej moje prace zwróciły jego uwagę. Kazał przedstawić mnie sobie, chwalił mówiąc, niech pan wytrwale dalej pracuje, wolno dochodzi się do celu. Postać mistrza oglądającego pracę uczniów na wystawie szkolnej na wiele lat zapadła w pamięci Weissa, który wspominał, niski, o dużej głowie, kiwiących włosach, twarzy pergaminowej i oczach czarnych, ognistych, upiorny, jak z bizantyńskich mozaik, prorok narodu. Wszyscy byliśmy pod jego urokiem. Z tremą oczekiwaliśmy jego słów. Przysłaniając oczy kapeluszem, podchodził do naszych prac, czyniąc uwagi. Gdy go który zainteresował, pytał, gdzie się urodził i ile ma lat. Bardzo istotną kwestią, którą należałoby też poruszyć, mówiąc o Akademii, było podejście w Szkole Sztuk Pięknych, ówczesnej Szkole Sztuk Pięknych, do aktu. Ponieważ, jak już wspomniałem, ówczesna Szkoła Sztuk Pięknych, wzorowana na tradycyjnym akademizmie, bardzo duże znaczenie pokładała właśnie w nauce rysunku, przede wszystkim w nauce anatomii. W związku z tym bardzo istotnym elementem właśnie była kwestia rysowania aktu. Ja sam w swoich zbiorach mam zachowany rysunek Wojciecha Weissa właśnie z takich jednych z lekcji z aktu. Oczywiście zanim zaczęto, proszę Państwa, malować akt męski, to nie tak od razu. Dopiero, jak się okazuje, po 2 latach rysunku z gipsów można było malować akt i to tylko i wyłącznie akt męski.
I po ukończeniu właściwie takich kursów, nazwijmy to z antyków, uczniowie dopiero mogli przejść do studiowania właśnie żywych modeli. I tutaj obserwując szkicowniki, rysunki Wojciecha Weissa, możemy bardzo często rozpoznać wspomnianego Antka czy Muraza Żudwinowa, którzy byli bardzo często właśnie modelami pozującymi uczniom. Zresztą w dowcipny sposób dokonał charakterystyki wspomnianych modeli już tu raz cytowany Leon Kowalski. Zacytuję. U Lefera kończyło się szkołę malowania aktu. Oczywiście ciągle owego Antka. Prawda, mieliśmy jeszcze dla odmiany jednego modela o wybitnym rasowym pięknie typu Muraża Żudwinowa, ale ten rzadko był brany pod uwagę przez grono profesorskie, gdyż miał nieco za grube kolana, a piszczele trochę za cienkie i krzywe. A więc w krakowskiej akademii, podobnie jak i w akademiach europejskich, za cel stawiano sobie doskonalenie właśnie warsztatowe przyszłego artysty, stąd ogromna uwaga do właśnie poprawnej budowy anatomicznej modela, ponieważ student miał dążyć do uzyskania niemalże doskonałych proporcji występujących w antycznych rzeźbach. I tutaj, proszę Państwa, warto również zwrócić uwagę na fakt, że bardzo istotnym było nie tylko studiowanie i rysowaniem właśnie aktów, ale również podejście do aktu kobiecego. Bo jednak zanim artysta mógł oficjalnie studiować akt kobiece, upłynęło bardzo, bardzo dużo czasu. I to w krakowskiej szkole modelki zostały zaangażowane bardzo późno w stosunku na przykład do innych akademii europejskich, bo jeszcze w pierwszej połowie lat 90. XIX wieku zakazane było rysowanie w ogóle modela kobiecego. O nagości kobiecej można było tylko praktycznie pomarzyć we śnie i to tylko gdzieś tam po cichu. Nawet już po reformie Fałata w 1896 roku profesor Teodor Axentowicz uważał, iż, i zacytuję, rysowanie w klasach z modeli kobiecych przez wszystkich jest niewskazane, albowiem różne z tego powodu wynikają niestosowności. Wystąpił on zresztą z propozycją, aby modele kobiece mogli rysować tylko najzdolniejsi uczniowie. Bardzo ważnym aspektem ówczesnego kształcenia akademickiego były również, proszę Państwa, tak zwane konkursy. Konkursy, które były organizowane przez profesorów akademii, wcześniej jeszcze Szkoły Sztuk Pięknych, w celu właśnie jakby wymuszenia czy narzucenia pewnego pomysłu, który miał być możliwością wykazania się przez właśnie studentów. I takim tutaj w Akademii bardzo znaczącym propagatorem właśnie konkursu był profesor Unierzyski. I w protokołach na przykład zapisano bardzo, bardzo dużo informacji o głoszonych przez niego konkursach, które dotyczyły bardzo często konkretnych tematów. Był to na przykład temat pokusa, wreszcie mógł być to temat związany na przykład z duchami wywołanymi przez Twardowskiego nad zwłokami Barbary Radziwiłłów, a więc tematów było bardzo, bardzo dużo i w tych tematach oczywiście do tych tematów uczniowie bardzo często tworzyli dzieła, za które oczywiście również otrzymywali nagrody. Wspomniany tutaj konkurs pokusa, o którym Państwu wspomniałem, na ten konkurs Weiss wykonał dwie prace, z których jedna została nagrodzona. I taka jest ciekawe wspomnienie artysty z 1934 roku, kiedy zaprezentował tę kompozycję na wystawie zatytułowanej Wojciech Weiss i jego uczniowie. Udzielił wówczas Weiss wywiadu prasie i tak wspominał czas powstania między innymi tego obrazu. Profesor Unierzyski urozmaicał nam studia tematami kompozycyjnymi. Z tych czasów pochodzi obrazek zatytułowany dawniej również Pokusa, dzisiaj Przyjaciółki, a przedstawiający dwie rozmawiające ze sobą niewiasty. Temat ten uznano za niemoralny. Na pytanie rozmówcy, gdzie tu niemoralność? Te dwie kobiety w bluzkach zapiętych pod szyję? Weiss z właściwym sobie poczuciem humoru odpowiedział, widocznie uznano, że dwie kobiety nie mogą na osobności rozmawiać o żadnych rzeczach przyzwoitych. No i tu właśnie to jest to podejście może nawet nie tylko do samych aktów kobiecych, ale w ogóle do podejścia jakby bardzo takiego silnie męskiego wówczas spojrzenia w sztuce czy w nauczaniu. W roku 1895 przedstawiono studentom kolejne tematy konkursowe. Odyseusz pod ziemią w Hadesie i jak tu już Państwu wspomniałem, Twardowski wywołujący cienie Barbary Radziwiłłównej przed królem Zygmuntem Augustem. Bardzo ważnym momentem przełomowym w Akademii, który na pewno miał też bardzo wielki wpływ na Wojciecha Weissa, była śmierć Matejki. Niewątpliwie wspomina też Weiss w swoich notatkach ten moment i pisze, że
Wczoraj jeszcze był w pracowni, dziś spadł na szkołę smutek. W mojej klasie profesor Łuszczkiewicz wszedł na salę, otoczyliśmy go kołem, a on mówi: Tedy panowie, mistrz Matejko umarł. Jesteście w tym szczęśliwym położeniu, że będziecie mówić: widzieliśmy go, i jak żołnierze Napoleona będziecie mówić: walczyliśmy pod jego sztandarem. Tak wspominał po latach Weiss. Bardzo ważnym czasem w Akademii Krakowskiej, wcześniej jeszcze Szkole Sztuk Pięknych, była reforma, o której często się mówi, jako reforma Juliana Fałata. Fałat, pełniący od 1895 roku funkcję dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, a od 1900 Akademii, w 1905 zostaje dodatkowo jej pierwszym rektorem, ale za jego właśnie kierowania tą instytucją następuje pewna reforma uczelni. Wprowadza się nowatorskie metody nauczania, wymienia się starą kadrę pedagogów, na przykład zatrudnia Fałat nowych profesorów spośród członków sztuki, wprowadza nowy statut. Tymi wszystkimi posunięciami zmienia program artystyczny Krakowskiej Akademii. W liście do grona profesorów w 1905 roku pisał, że chodzi mu o ciągły rozwój Akademii, utrzymanie w niej kultu czystej sztuki. I rzeczywiście następuje ogromny przełom w spojrzeniu w ogóle na sztukę. Młodzi adepci sztuki, czyli studenci, zaczynają spoglądać zupełnie inaczej na barwy, na kolory. Mówi się, zaczyna dominować wpływ impresjonizmu, otwieranie na zdobycze malarstwa francuskiego. Wszyscy mówią, teraz się liczy Paryż, stamtąd idzie do nas malowanie światłem. Odchodzimy od tak zwanych monachijskich sosów. Czarna farba nie istnieje, noc wyklęta. I tu oczywiście w ten czas akademicki system edukacji warsztatowej okazuje się zbyt ciasny i nieprzystający właśnie do tej nowej rzeczywistości pokolenia artystów, którzy zaczynają myśleć o wychodzeniu w plener. Zresztą tu Weiss często wspomina, że wtedy odkrywamy paletę barw, błękit pruski, który jest kolorem nieba, powietrza. Może być on również kolorem, który gdzieś pojawia się w cieniach, a więc malujemy impresjonistycznie. Przewaga niebieskich tonów jest chyba najważniejsza wtedy. I rzeczywiście artyści spoglądają na to zupełnie inaczej i ta reforma, która dokonuje się, odejście właściwie dotyczącego spojrzenia na kształcenie, ma ogromny także wpływ na Wojciecha Weissa. Niewątpliwie ważną rolę w jego życiu odgrywa również Leon Wyczółkowski. Leon Wyczółkowski jako mistrz, jako profesor. Weiss rozpoczyna naukę w pracowni Wyczółkowskiego w październiku 1895 roku i kontynuuje ją do czerwca 1899 roku dzięki stypendium z Fundacji doktora Franciszka Urbańskiego. Wspomina zresztą o tym, że byłem uczniem Wyczółkowskiego, malarza rybaków, który miał niebieskie cienie w świetle cytrynowo-żółte. Szukałem takich efektów w naturze. Zdawało mi się, że przed zachodem słońca wszystko jest tak oświetlone. Oczywiście niewiele dowiadujemy się, przynajmniej ze wspomnień Wojciecha Weissa, o nauczaniu przez Wyczółkowskiego. Natomiast wspomina on dowcipy studenckie, które również dosięgnęły samego Wyczółkowskiego. Byłem wtedy w szkole Wyczółkowskiego. Profesor, malarz stawów, rybaków. Przemieniliśmy pracownię w staw a la profesor. Na korytarzu stały wiązki trzciny budowlanej. Trzcinę tę powtykaliśmy w szpary podłogi. Od niej namalowaliśmy ultramaryną zygzaki odbicia. Jedną, drugą, trzecią konewkę wody. Wylano wodociągów jeszcze wtedy nie było. Chodziliśmy boso, spodnie podwinięte. Aż tu wchodzi profesor. Przez przypadek, gdyż tego dnia nie miał korekty. Wchodzi i udaje, że nic nie widzi. Najspokojniej, brodząc po wodzie, przeglądał pracę i korygował. Wyszedł, jakby nic nie widział. Tak więc tego typu wspomnienia Weissa są, myślę, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o właśnie dowcipy studenckie. Natomiast rzeczywiście oprócz tych anegdot Weiss nic nie pisze o metodach nauczania stosowanych przez Wyczółkowskiego. Niewątpliwie cennym źródłem informacji są z kolei wspomnienia Leona Kowalskiego, który tak pisał o profesorze Wyczółkowskim. Wyczółkowski, aczkolwiek doskonały artysta i wielki talent, jako profesor nie miał wiele do powiedzenia uczniom. Całe życie jego było eksperymentem, jakąś chemią sztuki. Do niczego więc innego zachęć też nie mógł uczni. Jak do eksperymentowania? Może to było i pożądanym. Uniknęło się szablonu, ale z takiej korekty korzyści nie dało się wiele. Korekta profesora Wyczółkowskiego sprowadzała się do paru komunikatów. Niech pan przejdzie nerwowo renesansową żywą kreską od góry do dołu, tylko z rozmachem i temperamentem. Więcej kadmiu. Nic się nie słyszało natomiast o proporcjach, walorach, modulacji
i innych szczegółach przy malowaniu ciała ludzkiego. Sposób zresztą prowadzenia korekty podobnie został opisany i przedstawiony we wspomnieniach Ireny Weissowej, żony Wojciecha Weissa, która spisała relację męża. Opowiadał, że gdy byli na kursie profesora Wyczółkowskiego, strach oblatywał ich, gdy podczas korekty profesor brał do ręki paletę ucznia i rozmachem sobie właściwym jednym pociągnięciem zmiatał kolor oszczędnie wygnieciony przez studenta na paletę. A dajże pan tu kadmium, woła rozgorączkowany profesor. Czym pan maluje? Tu nie ma kolorów. Uczeń blad, drżący patrzy, jak z jego tubki wypłynęło niczym złoto kadmium. Ale Wyczółkowski był hojny i zapraszał swoich uczniów, przyjdźcie do mnie i bierzcie ile chcecie farb. W pracowni można też wspomnieć o tym, że w pracowni Wyczółkowskiego Weiss po raz pierwszy oficjalnie namalował akt kobiecy. Zresztą Wyczółkowski wspomina niejednokrotnie, że obecność kobiet, modelek w murach uczelni wzbudzała bardzo wiele kontrowersji, to jeszcze przez wiele lat. Mówiąc o uczelni i mówiąc o tym nowym nastawieniu do kształcenia artystycznego, nie sposób nie wspomnieć również osoby Jana Stanisławskiego. Postaci, która często nazywana jest największym polskim pejzażystą, ale to ze względu na to, że był bardzo dużej postury, natomiast wykonywane przez niego przepiękne i bardzo często zrobione niewiarygodnie impresjonistycznie, czy właśnie tak bardzo wyczute w kolorze pejzaże są często bardzo maleńkich rozmiarów, niemalże pocztówkowych. Ale myślę, że tu zapewne pod wpływem właśnie Stanisławskiego powstawały również i u Weissa na bardzo małych płótnach, czy tekturkach, czy nawet na drewnianych deseczkach takie właśnie malarskie etiudy, które były zawsze przepełniane pewną wrażliwością, takimi właśnie ujęciem najdrobniejszych fragmentów natury. I oczywiście to była niezwykle istotny element, który właśnie wprowadza Stanisławski, mianowicie nauka pejzażu, ale poprzez wychodzenie w plener, czyli artyści zaczynają wychodzić w plener, zaczynają obserwować naturę. Śmierć Stanisławskiego w 1907 roku no niestety doprowadziła do pewnego załamania tego obszaru, tak zwanej szkoły, jak to mówiono, krajowidoków. Co prawda objął na krótki czas po śmierci Stanisławskiego tą pracownię Ferdynand Ruszczyc, ale jednak po roku zrezygnował i dopiero w 1920 roku katedrę pejzażu objął Stanisław Kamocki. Myślę, że to, że artyści, że studenci wówczas uczestniczyli w tego typu plenerach i jak wspomniałem, uczestniczył w nich również sam Wojciech Weiss, spowodowało, że sam już jako później profesor bardzo często wyjeżdżał wielokrotnie ze studentami właśnie na tak zwane wycieczki plenerowe. Zresztą Weiss również już później, w późniejszych latach, kiedy pełnił funkcję rektora, dla osiągnięcia najlepszych wyników pracy artystycznej organizował dla studentów wycieczki na przykład naukowo-artystyczne. Wiemy o tym, że były one organizowane do Berlina, Drezna, do Wiednia w celu przede wszystkim zapoznania, myślę, że przyszłych studentów, właśnie tych studentów, przyszłych artystów z historią malarstwa europejskiego, ale także ze sztuką współczesną, którą mieli możliwość oglądania właśnie w galeriach. Wojciech Weiss, proszę Państwa, jako pedagog, czyli ta kolejna płaszczyzna, która wpisuje się jakby w tą działalność akademicką Wojciecha Weissa. Oczywiście w tych czasach w Krakowskiej Akademii, jak i w innych akademiach posługiwano się takim bardzo historycznym cały czas pojęciem szkoły, które wywodziło się z tej tradycji właśnie akademii i było to w pewnym sensie takie przeciwieństwo sfery warsztatu, cechy, rzemiosła. Był tam pewien zastany porządek i oczywiście wprowadzono, co prawda, w drugiej połowie i pod koniec XIX wieku tak zwane klasy mistrzowskie, które przyczyniły się znacznie do nadania pewnego indywidualnego charakteru nauczania w akademiach, to niemniej cały czas one w jakimś sensie utrzymywały pewien swój taki, nazwijmy, historyczny czy akademicki sposób nauczania. I w tym oczywiście również funkcjonował Wojciech Weiss. On w 1898 roku do 1899 otrzymał właśnie taką pracownię mistrzowską, one się wówczas nazywały Meisterschule, i tworzył w niej, co prawda nie sam, pod kierunkiem jeszcze Wojciecha Weissa, pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego. Tą pracę swoją jako pedagoga Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Weiss właściwie rozpoczyna dopiero 19 stycznia 1907 roku, kiedy obejmuje prowizoryczne kierownictwo kursu w zastępie profesora Józefa Kunierzyckiego. Prowadzi on wówczas zajęcia z rysunku i malarstwa, a od października 1909 Weissowi powierzono kierownictwo jednej z pięciu autonomicznych i równorzędnych szkół rysunkowo-malarskich, których właśnie studenci
kształcili się pod kierunkiem wybranego profesora. Mówiąc o pedagogu, Wojciechu Weissie jako pedagogu, warto by było wspomnieć o ilości studentów, która przeszła przez jego pracownię, przez tak zwaną szkołę profesora Weissa. Proszę Państwa, jest to ponad 400 artystów. W 1910 roku Weiss zostaje profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1913, to też trzeba odnotować, otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego macierzystej uczelni. Wreszcie w roku 1918 na 19 zostaje powołany na stanowisko pierwszego w niepodległej Polsce rektora Akademii Sztuk Pięknych i funkcję tę będzie jeszcze piastował, o czym trzeba wspomnieć, w latach 33-34 i w latach 35-36. Warto by się było zastanowić też nad tym, co studenci mówili o Weissie, jak Wojciech Weiss jako nauczyciel akademicki, jak był postrzegany przez nich. Otóż Wojciech Weiss, proszę Państwa, był profesorem, którego pracownię kończyło bardzo wielu wybitnych artystów, wielu profesorów, którzy zostali później bardzo znanymi osobami, profesorami na wielu uczelniach, nie tylko na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kilku było nawet późniejszymi rektorami. Do uczniów Weissa należeli Eugeniusz Ejbisz, Czesław Rzepiński, Jan Schanzenbach, Artur Max Samborski, Zygmunt Waliszewski czy Józef Czapski. Studentem Weissa byli również późniejsi artyści awangardowi, jak na przykład Tadeusz Kantor czy Jadwiga Maziarska. Warto też nadmienić, że właśnie u profesora Weissa dwa semestry w roku akademickim 36-37 studiowała malarstwo Erna Rosenstein, która w bardzo mało ciepłych słowach wspominała nieznośną dla niej szkolarską atmosferę akademii. Pozwolę sobie zacytować. Akty, nudne rysowanie przy pomocy pionu, rzędy klasycznych rzeźb, rzędy drzwi do rozmaitych pracowni na ostatnim piętrze. W pracowniach znieruchomiałe na podium modelki, wokół nich sztalugi, uczniowie. Na przerwach nierzadko mandolina, śpiewy, trochę obojętnych rozmów. I tak jak wspomniałem, niektórzy oczywiście przez Wojciecha Weissa, artyści, którzy przechodzili przez jego pracownię, bardzo różnie potrafili oceniać. Niektórzy uważali, jak na przykład Ludwik Regorewicz, że Weiss był niezwykle pracowitym profesorem i wywierał na uczniów Akademii bardzo wielki wpływ. Ale są też i oczywiście wspomnienia bardzo negatywne. Eugeniusz Ejbisz wspomina z kolei korekty na przykład Weissa, gdzie wspomina w ten sposób. To właściwie jedno tylko zdanie wypowiedziane przez Wojciecha Weissa w tej korekcie. Patrz na naturę zawsze tak, jakbyś po raz pierwszy w życiu widział pawia rozkładającego swój ogon. A pamiętam, kiedy rzeczywiście po raz pierwszy w życiu widziałem pawi ogon, to jakby mi serce stanęło i oddech zaparło. Jerzy Fetkowicz zapisał w swoich wspomnieniach. W roku 1915 znalazłem się w Krakowie jako rozbitek wojenny. Na okres pierwszych lat wojny spędziłem na studiach wśród murów Akademii Sztuk Pięknych jako uczeń profesora Wojciecha Weissa. Kiedy zapukałem do pracowni jego, prosząc o przyjęcie w poczet jego uczniów, wydał mi się nieprzystępnym, chłodnym i obojętnym. Nie sądziłem wtedy i nie wiedziałem, że stosunek mój do niego zmieni się w najserdeczniejsze uczucie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Byłem jednym z niewielu jego uczniów, którego obdarzał dużym zaufaniem, sympatią, powiem więcej, wierzył w moje możliwości malarskie. Łukasz Kosowski z kolei w swojej książce o Wojciechu Weissie przywołuje wspomnienie wysłuchane w 1990 roku w londyńskiej pracowni migracyjnego malarza Zdzisława Ruszkowskiego, który w latach 24-29 studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i 6 semestrów studiował w latach 26-29 w szkole profesora Wojciecha Weissa. Jak relacjonuje Kosowski, Ruszkowski wspomina zajęcia w pracowni Weissa jako piekielną nudę, ciszę przerywaną pracowitym łomotem pędzli o ustawione na sztalugach tektury podczas malowania aktu na gorąco oraz długie i niezrozumiałe wówczas przemowy mistrza o muzyczności w malarstwie. Weiss postrzegał swą twórczość w kategoriach muzycznych, to jego umuzycznienie malarstwa. Zaraz po wojnie, proszę Państwa, uczniem Wojciecha Weissa był krótko Jan Schanzenbach. On też wspomina Wojciecha Weissa jako swojego profesora. Po tak zwanym wyzwoleniu przeszedłem na Akademię Sztuk Pięknych, żeby zdać egzamin, ale okazało się, że trzeba wpierw w budynku na placu Matejki wprawić szyby i wiele uporządkować. Potem zdawałem egzamin i zostałem przyjęty wprost na drugi rok studiów. Początkowo chodziłem do pracowni malarskiej Wojciecha Weissa, ale tylko przez parę miesięcy. Weiss to był człowiek niesłychanej kultury. On, o czym mało kto wie, koncertował na fortepianie, na skrzypcach też, ale jego korekta to były rozważania na pograniczu filozofii, opowiadał o słońcu, o pięknie, o tak zwanych wartościach,
No a ja byłem za głupi, żeby to należycie ocenić i docenić. Potrzebowałem bardzo dokładnych wskazówek przy malowaniu obrazu. Miałem dopiero 17 lat. A jeszcze jak mi Weiss powiedział przy całej pracowni pełnej studentów, że Krakowie to ja niewiele się nauczę i że powinienem pojechać do Paryża. Także widzicie Państwo, wspomnienia z profesora Weissa są bardzo różne. Tak jak zresztą pewnie i każdy z nas jest oceniany jako pedagog. Warto by było również spojrzeć, jak Weiss, co Weiss wspomina o swoich studentach, bo również i takie wspomnienia się pojawiają, gdzie bardzo często Weiss po prostu jest niezwykle związany ze swoimi uczniami, traktuje ich niemalże prawie że jak swoje dzieci, bo kiedy organizuje w 1934 roku 15 kwietnia w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie wystawę, wspomnianą już wystawę Wojciecha Weissa i jego uczniów, to zastanawia się, jak ja mam się pokazać w tak godnym gronie młodych, zaznaczam młodych, czyli jego uczniów. I tutaj, proszę Państwa, bardzo często też natrafiałem, czytając wspomnienia, na bardzo takie pozytywne oceny właśnie Wojciecha Weissa jako pedagoga, jako profesora, który był bardzo otwarty. Okazuje się, że musiał otwierać niekiedy drugą salę, bo tyle do niego chciało się, że tak powiem, zapisać studentów na zajęcia. I mówiąc o Weissie, nie sposób, proszę Państwa, również nie wspomnieć bardzo istotnej, że tak powiem, jego roli jako już rektora, bo to właśnie za rektora Weissa w roku 1918 grono profesorów 14 grudnia podpisało jednogłośnie wniosek o tym, aby od roku akademickiego 1919-20 w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych studiować mogły kobiety. To jest niewątpliwie też bardzo wielkie i ważne wydarzenie. Jakie cele właściwie stawiał sobie Weiss jako rektor Akademii? Niewątpliwie myślę, że cały czas dążył do tego, aby myśleć o rozwijaniu indywidualności artystycznej, ale zarazem zdobywaniu oczywiście jak największej wiedzy technicznej. Taki praktycznie był program Akademii, który na dobrą sprawę, jakbyśmy go zweryfikowali z programem pierwszego rektora, czyli Juliana Fałata, w pewnym sensie on wiele nie odbiegał. Miał oczywiście Weiss, będąc też rektorem, cały czas ogromne ilości studentów i muszę powiedzieć, że nigdy właściwie, przynajmniej tak wynika z wspomnień studentów, ale i również samego profesora Weissa, że starał się dawać im możliwość bardzo takiego indywidualnego rozwoju. Czyli mówiąc inaczej, nigdy nie starał się narzucać jakby swojego spojrzenia, swojego patrzenia przede wszystkim na sztukę. Bardzo duży nacisk kładł przede wszystkim na to, aby w programie studiów było malowanie aktu, portretów, studia martwej natury, ćwiczenia kompozycyjne. Tutaj oczywiście każdy mógł sobie dowolnie te kompozycje ustalać, ale przede wszystkim bardzo ważnym było tak zwane studium na wolnym powietrzu, czyli inaczej mówiąc plener. Również oczywiście według uznania danego profesora student mógł sobie dowolnie, że tak powiem, wybierać miejsce takich plenerów. Ciekawą rzeczą w ogóle jest za czasów Wojciecha Weissa otwarcie mianowicie, proszę Państwa, Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych. To jest, może wydawać się, rzecz mało znacząca, a jednak, ponieważ jest to, Akademia posiadała bibliotekę, która jeszcze za czasów rektorskich Jacka Malczewskiego miała taką specjalną sekcję biblioteczną, która zajmowała się właśnie gromadzeniem ogromnej ilości różnego rodzaju książek ze sztuki. I muszę powiedzieć, że otwarcie tej biblioteki właśnie w taki sposób za czasów, kiedy rektorem w latach 18-19 był Weiss, dała możliwość oglądania reprodukcji studentom. I niewątpliwie to był bardzo istotny element tego, aby mogli ci studenci jakby przeniknąć przede wszystkim w twórczość choćby Cezana, Gogena, Matisów, prawda? Nie wiadomo, czy byłoby to możliwe, gdyby rzeczywiście ta biblioteka nie była otwarta, więc jakby nowe spojrzenie, nowe pokazanie tym studentom możliwości nowego świata sztuki, to niewątpliwie również ogromna zasługa Wojciecha Weissa. I wreszcie po tych latach takiego rozwoju, innego spojrzenia na Akademię i właściwie troski o Akademię, przychodzą czasy smutne, przychodzą czasy okupacji. Po wybuchu wojny Weiss co prawda prowadzi jeszcze Krakowską Akademię do grudnia 1939 roku, lecz stopniowo ona zostaje przemieniona w taką szkołę o niższej randze, w tak zwane Staatliche Kunstgewerkschule.
I tutaj oczywiście tylko dlatego, że przecież okupant potrzebował pewnej ilości rzemieślników, którzy umieliby pewnie polerować, zdobić, nie wiem, sztukaterię robić i tego typu rzeczy. W związku z tym ta szkoła jakoś funkcjonuje i co ciekawe, pojawiają się tam również polscy wykładowcy. Wielu profesorów pracuje we wspomnianej szkole, jak choćby Fryderyk Pałcz, Władysław Jarocki, Stanisław Kamocki, czy nawet Józef Mehofer. Natomiast Weiss jakby wycofuje się całkowicie i dopiero powraca po wojnie na uczelnię w celu zabezpieczenia jej zbiorów. Przychodzi, proszę Państwa, rok 45, rok niezwykle istotny w życiu Wojciecha Weissa, mianowicie do jakby takiego głosu dochodzą kapiści i koloryści, w większości dawni uczniowie Wojciecha Weissa i dokonują oni swoistego zamachu stanu, zdobywają władzę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nazywano to w pewnym sensie pewnym wietrzeniem, które zostało dokonane przez ówczesnego rektora Eugeniusza Ejbisza, polegającą między innymi na ogromnej wymianie kadry profesorskiej, którą właściwie można by było porównać to działanie do reformy Fałata z roku 1895. Pozwolę sobie zacytować Karola Estreichera, który pisał, że Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie została zdobyta przez grupę malarzy, którzy od dawna czekali, aby zająć na niej katedrę. Są to artyści młodsi, pokolenie od sztuki. Eugeniusz Ejbisz, Pronaszko, Fetkowicz, Rzepiński, Taranczewski, Rudzka-Cybisowa. W ciągu ostatniego roku ta grupa oparta o szwalbego ministra Władysława Kowalskiego i wiceministra Bendę uzyskała dymisję starszych profesorów Akademii Sztuk Pięknych, Pałcza, Jarockiego, Weissa. Odstawiła na bok Pieńkowskiego, Mehofera, Dunikowskiego i objęła rządy w Akademii Sztuk Pięknych. Ejbisz był pewny siebie. Porozsadzał wspomnianych przyjaciół na katedrach. Rewolucja dokonała się przy pomocy nacisków administracyjnych. Na posiedzeniu, proszę Państwa, Rady Profesorów 18 kwietnia 1946 roku Eugeniusz Ejbisz podniósł kwestię, że struktura Akademii jest o tyle niewłaściwa, iż profesor nie powinien pozostawać na katedrze jakby na dożywociu. I na posiedzeniu Rady, której przewodniczącym był właśnie wspomniany Ejbisz, dokonano w dniu 25 czerwca 1946 roku, dokładnie przeprowadzono tajne głosowanie. Na kartkach oddzielnie dla każdego z 7 profesorów w sprawie pozostawienia ich w służbie tylnej na rok 46-47, mimo iż ukończyli 65 rok życia. Głosy się, proszę Państwa, rozłożyły dla Wojciecha Weissa w taki sposób, że 6 głosów było za jego pozostawieniem, 8 natomiast nie. Na Radzie 31 października zdecydowano, iż z 2 pracowni po profesorze Weissie większą obejmie profesor Pronaszko obok swojej pracowni malarskiej, zaś mniejszą profesor Ignacy Pieńkowski, zaledwie 2 lata młodszy od Weissa. W zachowanym archiwum rodzinnym znajduje się list Wojciecha Weissa z 1946 roku, w którym artysta tak pisał. Z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn granica wieku w grę nie wchodziła, skoro moi rówieśnicy nadal są profesorami innymi. W czasie, gdy zorganizowała się praca na Akademii Sztuk Pięknych i kursy moje były w pełnym toku pracy, końcem października 1946 dostałem pismo przenoszące mnie w stan nieczynny. Ponieważ pracę moją pedagogiczną prowadziłem z największym wysiłkiem i poświęceniem, osiągając znakomite rezultaty, olbrzymia ilość wybitnych artystów to moi uczniowie, obecni już profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, Ejbisz, Fetkowicz, Cybisowa, Rafałowski po całym świecie. Ponieważ sprawa pozbawienia mnie tak ciężko wypracowanej katedry jest mi tym bardziej bolesna, bo walczyłem i dbałem z całym poświęceniem o dobro młodzieży, a kolegom pomagałem do dźwigania się w górę. Może nie na miejscu będzie tu wspomnienie bardzo bolesnej dla mnie sprawy ciężkiej choroby mojego syna, która się zbiegła z tym niespodziewanym dla mnie atakiem ze strony Akademii. Pozbawienie, proszę Państwa, rzeczywiście pracy dla ówczesnych profesorów oznaczało bardzo często wegetację i praktycznie wielu z nich w tym czasie niestety głosowało. Pismo z Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 października 1947 roku skierowane do rektora Akademii Sztuk Pięknych przenosiło z dniem 30 marca 1947 roku obywateli Wojciecha Weissa i Władysława Jarockiego w stan spoczynku. Proszono też o wstrzymanie asygnaty uposażenia służbowego. Mówiąc wprost, artystów przeniesiono na emeryturę. W odpowiedzi, proszę Państwa, na całą sytuację w 1947 roku Weiss maluje obraz świnie. Przedstawia on zwierzęta zwrócone do siebie pochylonymi ryjami, szukającymi rzuconych na ziemię jabłek. Obok świń pojawia się pusta miska
i zaznaczone w tle koło wozu. Po wybraniu w 1947 jednogłośnie rektorem Akademii na kolejne lata Ejbisza, 29 listopada 1947 próbuje się bezskutecznie zresztą przegłosować wniosek o mianowanie profesorami honorowymi Akademii Sztuk Pięknych właśnie Wojciecha Weissa i Władysława Jarockiego. Oddano głosy. W przypadku Weissa oddano 4 głosy za, 7 przeciw. W przypadku Jarockiego głosów 2 za, natomiast przeciw 9. Starania ponowiono na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 1949 roku. Wniosek postawił właśnie rektor Ejbisz, mówiąc m.in., iż profesorowi Weissowi należy się zaszczyt za długoletnią i owocną pracę artystyczną oraz za wykształcenie wielu zastępów artystów w czasie swojej długoletniej pracy pedagogicznej w Akademii. Zarządzono, proszę Państwa, 15-minutową przerwę, po czym zabrał głos profesor Pronaszko, który oświadczył, że chociaż w pełni doceniam zasługi tych profesorów, zwłaszcza profesora Weissa, to jednak w ostatnich latach bardzo obniżyli oni poziom tak swojego malarstwa, jak i pedagogiki. Dlatego sprzeciwiam się ich reaktywowaniu. I tutaj, proszę Państwa, w tajnym głosowaniu za Jarockim oddano 2 głosy na tak, 10 przeciw, 3 kartki puste w przypadku Weissa, 1 głos za, 11 przeciw i 3 kartki czyste. Oczywiście Weiss podjął walkę o przywrócenie go do pracy na Akademii. Nie tylko dużo malował, wystawiał w ramach oczywiście możliwości, jakie dawało mu państwo, ale jego zabiegi w pewnym sensie skończyły się zwycięstwem, z którym właściwie się nie zdążył nacieszyć. Pismo ministra kultury i sztuki 4 sierpnia 1950 roku Weissa powołano ponownie w stan czynny na stanowisko profesora kontraktowego. Jednak artysta po kilku miesiącach zmarł 7 grudnia nagle 1950 roku. Jak wspomniał po tym pierwszym zwolnieniu i skierowaniu go na emeryturę, wspominał w ten sposób: żyłem chyba za długo. I wreszcie, kiedy malując swoje ostatnie dzieło Manifest, które uzyskało pierwszą nagrodę na ogólnopolskiej wystawie plastyki, artysta stwierdził w ten sposób: artysta się nie starzeje nigdy, może tylko umrzeć. Także widzimy ogromne rozgoryczenie człowieka, który w pewnym sensie bardzo silnie związany był z Akademią, z kształceniem i którym właściwie postąpiono w sposób bardzo niegodny. Wojciech Weiss, że jego stosunek do Akademii był bardzo duży, pokazują również, proszę Państwa, 2 obrazy, które będę chciał pokrótce dosłownie omówić. Obrazy, które właściwie są pewnym jego spojrzeniem na Akademię. Jeden z nich to obraz Akademia, a drugi to pożegnanie z Akademią. Pierwszy z nich, który artysta namalował w roku 1934, za który zresztą został on nagrodzony przez jury pierwszego ogólnopolskiego salonu w Krakowie. Obraz bardzo metaforyczny, który ukazuje nagą modelkę, która najprawdopodobniej jest personifikacją Akademii i stanowi ona jakby niezwykle ważne dzieło, gdyż obraz ten powstaje w momencie, kiedy Weiss jest u szczytu sławy, kiedy pełni on godność rektorską. I można tę jego weissowską akademię, tę właśnie nagą kobietę uznać za metaforę sztuki i artystycznej edukacji. Gdyż, jak sam mówił, akademia to nie tylko miejsce edukacji. Akademia to swoista wspólnota ducha, w której się uczestniczy przez cały czas jako malarz, jako profesor, jako pedagog. I myślę, że to jest taka kwintesencja zamknięcia jego stosunku do akademii. Obraz zresztą bardzo piękny, dużych formatów, pokazujący rzeczywiście nagą kobietę przyglądającą się właściwie obrazowi, na którym prawdopodobnie została uwieczniona. I wreszcie obraz szczególny w twórczości artysty, pożegnanie z Akademią. To bardzo autobiograficzny moim zdaniem. Pochodzi z 1949 roku. Płótno, które jest dziś depozytem Muzeum Narodowego w Poznaniu, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, przedstawia bardzo wyrafinowany widok klatki schodowej Akademii Sztuk Pięknych. Jest to właściwie ujęcie przez takie jakby 2 świetliki. I z jednego z tych świetlików wychyla się półnaga postać kobieca, zakładam, że jest to prawdopodobnie właśnie modelka, która z wyciągniętą lewą ręką chce złapać, żegna się z osobą, która jest poniżej, czyli mówiąc inaczej, modelka żegna się z osobą, która schodzi. Prawdopodobnie jest to niewidoczna postać Wojciecha Weissa, widzimy tylko wzniesioną ku górze część lewego przedramienia z ciemnym fragmentem marynarki białej koszuli. Jest to, myślę, wręcz takie bardzo symboliczne pożegnanie właśnie Wojciecha Weissa, który zbiega, schodzi ze swojej pracowni
i na zakończenie jakby swojej całej kariery i artystycznej, pedagogicznej i rektorskiej żegna się w taki symboliczny sposób ze sztuką. Dziękuję Państwu bardzo.